Europy naszej najbardziej doświadczonej biatlonistki. Przypomnę, że w biegu na 15 kilometrów była 10. Magdalena Gwizdoń jest jak wino. Im starsza, tym lepsza. Nie wiem, czy to jest prawda, ale chyba się sprawdza. Cóż mogę powiedzieć? Na pewno ten sezon dużo mnie kosztował przygotowań, a przede wszystkim ciężkiej pracy. Może nie jest to, czego bym chciała, ale na pewno z większym optymizmem i z większą formą chciałbym podejść pod Igrzyska Olimpijskie. Także w tym roku naprawdę było kawał ciężkiej roboty zrobionej i troszeczkę jestem taka, można powiedzieć, zmulona, ale myślę, że wszystko idzie ku dobremu. A w Dusznikach Zdroju odbył się dziś także bieg na 10 km, który wygrał Bułgar Władimir Ilijew. Najlepszy z Polaków Łukasz Szczurek był 62. Mistrz olimpijski Zbigniew Brudka zajął 5. miejsce w wyścigu na 1500 metrów podczas zawodów o Pokar Świata Łyżwiarzy Szybkich w Berlinie. Wygrał Holender Kjeld Nuis. 8. miejsce na dystansie 500 metrów zajął Artur Wasia, a w rywalizacji pań na dystansie 1000 metrów Natalia Czerwonka była 11. 6 Polaków wystąpi w zaplanowanych na niedzielę konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich Willingen. Do Kamila Stocha, Macieja Kota i Piotra Żyły, którzy mieli zapewniony udział ze względu na wysokie miejsca w klasyfikacji Pucharu Świata, po kwalifikacjach dołączyli Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Stefan Hula. Najlepszy wynik uzyskał dziś lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Kamil Stoch, który skoczył na odległość 145 metrów. Rafael Nadal pokonał Bułgara Grigora Dimitrowa 6-3, 5-7, 7-6, 6-7 i 6-4 w półfinale tenisowego wielkoszlamowego turnieju Australian Open. Rywalem Hiszpana w finale będzie Szwajcar Roger Federer. W finale debla juniorek Maja Chwalińska i Iga Świątek uległy kanadyjsko-amerykańskiej parze Bianca Vanessa Andreescu, Kerstin Branstein 1-6 i 6-7. Ponownie o sporcie w naszym magazynie po 21. Polskie Radio.